Polscy przewoźnicy wożą coraz więcej na Wyspach Brytyjskich. Czy łamanie czasu pracy? To nie tylko polska specjalność. Miliardy dolarów na niesamowity projekt transportowy oraz 71-latka, która dalej prowadzi ciężarówkę. Ewelina Bukowska, zapraszam na Transinfo. Holenderscy przewoźnicy mają nadal znaczący udział w transporcie dóbr do Wielkiej Brytanii, jednak w ciągu ostatnich 10 lat znacznie się on zmniejszył na korzyść firm z Polski. Według danych Holenderskiego Urzędu Statystycznego CBS, tamtejsi przewoźnicy transportowali w 2014 roku około 8% wszystkich dóbr. W 2005 roku ich udział w transporcie do Wielkiej Brytanii wynosił jeszcze 18%, jednak jak podaje CBS, to przede wszystkim polscy przewoźnicy zwiększyli swój udział w transporcie do Anglii, Walii i Szkocji. W 2005 roku ich udział wynosił jedynie 4,5%, w 2014 roku było to już 17,5%. Oprócz Polaków do Wielkiej Brytanii częściej jeżdżą też kierowcy z innych wschodnioeuropejskich krajów, takich jak Węgry czy Czechy. Tak trzymać! Duński sąd wyznaczył holenderskiej firmie transportowej karę w wysokości 40 tysięcy euro za notoryczne przekraczanie norm czasu pracy kierowców. Kierowcy ciężarówek, którzy pracowali dla holenderskiej firmy, czekali w samochodach dostawczych na kolejne zlecenie, po czym wsiadali za kółko ciężarówki. Kierowcy wysiadający z ciężarówek wsiadali od razu do samochodów dostawczych, po czym kierowali się do miejsca kolejnego zlecenia, gdzie robili przerwę aż do przyjazdu następnej ciężarówki. Duńskiej policji było dlatego trudno ustalić, kiedy faktycznie kierowcy rozpoczynali obowiązkową przerwę od jazdy. Sąd ostatecznie ukarał i firmę, i kierowców. Część z nich ma całkowity zakaz prowadzenia pojazdów na terenie Danii. Norwegia chce wydać miliardy dolarów, aby jazda autem osobowym lub ciężarówką przez kraj stała się łatwiejsza i krótsza niż obecnie. Ma to być możliwe dzięki umieszczonym pod wodą i między fiordami betonowym tubom dla samochodów. Pogoda panująca na północy Norwegii, jak też ukształtowanie terenu sprawia, że budowanie mostów jest bardzo trudne, dlatego pojawił się pomysł wybudowania tuneli podwodnych. Będą one złożone z dwóch ogromnych betonowych tub, na każdym odcinku zamocowanych obok siebie i zanurzonych na głębokości 30 metrów. Każda zmieści dwa pasy ruchu w danym kierunku. W takiej tubie bez problemów zmieszczą się nawet auta ciężarowe. Tuby będą też wyposażone w specjalne poduszki powietrzne, co sprawi, że nie zatoną. Chińczycy mają swój lewitujący autobus. Zobaczymy, czy już niebawem Norwegowie będą mieli podwodną autostradę. Setki tysięcy przejechanych kilometrów i mnóstwo przewiezionych ładunków, w tym bomby i materiały radioaktywne. To dorobek 71-letniej Sandy Talbot. Amerykanka prowadzi auta ciężarowe już od 34 lat. Od pewnego czasu zajmuje się tym sama, wcześniej tworzyła zespół z mężem. Gdy ciężko zachorował, Sandy Talbot została sama na trackerskim placu boju. Przez lata swojej kariery za kółkiem ciężarówki Sandy woziła różne, często bardzo nietypowe ładunki. Przewoziła m.in. materiały radioaktywne i wybuchowe. Co Sandy radzi młodszym kolegom po fachu? Przede wszystkim zwracać uwagę na to, co dzieje się w otoczeniu auta i zawsze odpowiednio go zabezpieczać, zwłaszcza kiedy w nim śpisz. W dzisiejszym odcinku Transinfo to już wszystko. Pamiętajcie, że najświeższe informacje z branży znajdziecie zawsze na transplace.eu. Do zobaczenia!